Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jest ze mną ekspert nad ekspertami, nie tylko od ogrzewania podłogowego, Mateusz Przybycień. Mateusz, gdzie my teraz jesteśmy? Dzień dobry, witam Ciebie Piotrze. Jesteśmy w Krakowie, w naszym biurze projektowym firmy Sander System. Co w tym biurze się dzieje? Nad czym to biuro pracuje? Generalnie biuro projektowe firmy Sander System zajmuje się przygotowywaniem ofert dla klientów, a przede wszystkim opracowań technicznych instalacji grzewczych dla tych właśnie klientów. Rozumiem, że takie opracowanie techniczne instalacji grzewczej jest czymś ważnym, kiedy decydujemy się na takie ogrzewanie. Tak, można powiedzieć, że w wielu przypadkach niezbędnych, ponieważ takie właśnie opracowanie zawiera w sobie niezbędne rysunki wykonawcze, żeby nie popełnić jakiegoś takiego prostego błędu samej geometrii rozłożenia tych rur ogrzewania podłogowego. Mamy tam dobrane wszelkie nastawy zaworów, przepływomierzy, oczywiście wszystko jest poparte odpowiednimi obliczeniami, mamy dobrane odpowiednie temperatury zasilania takiej instalacji, wszystko po to, aby zapewnić jak najbardziej poprawną pracę hydrauliczną instalacji. Czyli rozumiem, że osoba zainteresowana instalacją ogrzewania podłogowego, tak zwany inwestor, zgłasza się do firmy Sander System i dostaje takie opracowanie techniczne. Jak to się odbywa? No właśnie ten klient zgłasza się do firmy różnymi kanałami, dzwoniąc do firmy, kontaktując się formularzem kontaktowym na skrzynkę e-mail, a przede wszystkim korzystając z kalkulatora, takiej małej aplikacji, która na podstawie kilku takich bardzo podstawowych, bazowych informacji jest w stanie oszacować taki wstępny koszt instalacji. Jest w firmie taki, można powiedzieć, dyspozytor, który te wszystkie zgłoszenia, zapytania zbiera do siebie i rozdziela je odpowiednio przedstawicielom handlowym, których zadaniem jest skontaktowanie się z tym klientem. Jeżeli klient wyraża chęć współpracy dalszej, chciałby, żeby przygotowano mu bardziej szczegółową ofertę, to właśnie takie zapytanie trafia właśnie do tego biura, w którym jesteśmy i w tym biurze taka szczegółowa oferta jest przygotowana. Nasze osoby, które pracują w tym biurze, przekazują taką ofertę handlowcowi, który już kontaktuje się z klientem, przedstawia mu tą ofertę i klient podejmie wtedy decyzję, tak, chcę u Was kupić ten system ogrzewania podłogowego lub nie. Jeżeli nie, to wiadomo, tutaj ta ścieżka się kończy. Jeżeli jest zainteresowany, to wtedy przygotowywane jest specjalnie na podstawie odpowiednich danych, rysunków od tego klienta opracowanie techniczne i wraz z tym zamówionym materiałem to opracowanie techniczne do niego trafia i dostaje taki komplet, żeby takie ogrzewanie wykonać u siebie w domu. Ile takie opracowanie techniczne kosztuje? Jeżeli klient decyduje się na zakup tych wszystkich komponentów w firmie Sander System, jest ono oczywiście darmowe. Mateusz, kto takie opracowania przygotowuje? Tutaj u nas w biurze projektowym pracują osoby z kierunkowym wykształceniem po Politechnice Krakowskiej, posiadające wszelkie kompetencje do tego, żeby wykonywać taką pracę, jaką wykonują. A jakich narzędzi do tego się używa? Oprócz komputera, wiadomo, wykorzystują dedykowane oprogramowanie przygotowane przez firmę InstallSoft, zawierające wszystkie nasze biblioteki, katalogi, więc wykonywanie takiego opracowania technicznego jest kompletne, ponieważ te wszystkie elementy, które zawiera to opracowanie, są przygotowane przez firmę, która wydała to oprogramowanie według naszych wytycznych. A dlaczego takie opracowanie techniczne, jak je nazywamy, jest takie istotne? Co by było, gdybym sam chciał położyć takie ogrzewanie podłogowe? Czy mogę się bez tego obejść? W większości przypadków nie. Z kilku przyczyn. Mianowicie takie jak doświadczenie, że w ogóle coś takiego zrobić, ale też narzędzia, które są niezbędne, żeby taką instalację wykonać. Tak jak zresztą wiesz, tutaj specjalizujemy się w ogrzewaniu podłogowym w suchej zabudowie, które
charakteryzuje się tym, że jest głównie dedykowane do remontu, więc jeżeli robimy remont, robimy jakąś ingerencję w istniejącą instalację, dostajemy jakieś nowe komponenty z innych tworzyw, prawda, rury z innego materiału, trzeba nawiązać do tej instalacji istniejącej, trzeba do tego odpowiednie przejściówki, kształtki, adaptery, do tego trzeba szereg narzędzi, zaciskarek, zgrzewarek, odpowiednich kluczy. Bardzo często osoby, które nie są branżowymi, takich narzędzi nie mają, i też niełatwo je od kogoś pożyczyć, trzeba znać jakichś instalatorów, a zakup ich na jeden raz się kompletnie nie opłaca, ponieważ takie narzędzia jak na przykład zaciskarka do rur może kosztować duże kilka tysięcy złotych, więc to jest po prostu nieopłacalne, wtedy lepiej wezwać do takiej pracy fachowca, co nie zmienia faktu, że jest mnóstwo osób, takich domorosłych majsterkowiczów, którzy sobie umieją z tym poradzić, którzy w dodatku jeszcze mają taki zmysł inżynierski i wyobraźnię i są w stanie uniknąć błędów, które popełniłby człowiek, który by nie posiadał takich predyspozycji. Tak zwany laik. Tak zwany laik, tak. Są tacy właśnie laicy i są tacy, którzy już troszeczkę bardziej wnikliwie podchodzą do tematu. W naszym kraju takich również jest wielu i tacy bardzo często sobie świetnie z tym radzą, co nie zmienia faktu, że lepiej opracowanie techniczne mieć. Opracowanie techniczne nie tylko zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu, co wręcz graficznie przedstawia na kartce papieru, w jaki sposób tą rurę poprowadzić, w jaki sposób tą rurę ułożyć, żeby gdzieś tam, prawda, później wrócić, żeby nam kanał został. No jest dużo takich miejsc, gdzie można błąd popełnić, ciężko je wszystkie tutaj dzisiaj opisać. Na pewno opracowanie techniczne takie zagrożenie znacznie zmniejsza. Mateusz, ja jednak decyduję się położyć ogrzewanie podłogowe bez rysunku instalacji i obliczeń. Co może pójść nie tak? W zasadzie może pójść nie tak bardzo wiele rzeczy, a najważniejsze z nich to zapewnienie poprawnej pracy hydraulicznej takiej instalacji. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy, sugerując się jakimiś informacjami z internetu, można popełnić wiele różnych błędów, ponieważ te wszystkie parametry ogrzewania podłogowego należy dobierać względem warunków, które mamy w danym budynku, w danej inwestycji. I możesz dobrać część petli za krótkich, inne za długie. Czym to skutkuje? Woda chętniej popłynie przez te krótsze, przez co przez te dusze popłynie jakaś śladowa ilość tej wody, będziemy mieli bardzo zaniżony przepływ, przez co te, gdzie są krótsze, będą przegrzewane, a te pomieszczenia z dłuższymi pętlami będą niedogrzewane. Mamy na rozdzielaczu jakieś tam elementy armatury regulacyjnej w postaci przepływomierzy, ale jakość regulacji jest bardzo słaba, przez co później, po wykonaniu takiej instalacji, ta regulacja może być już niemożliwa. Inna ważna rzecz, posiadanie takiego opracowania w sytuacji, kiedy ktoś wykonuje dla Ciebie tę instalację, to jest dla Ciebie pewnego rodzaju gwarancja. Ty możesz kontrolować pracę tego człowieka, wiedzieć, co on zrobił poprawnie lub nie i zareagować w odpowiednim momencie. Nie posiadając takiego opracowania, tak naprawdę jesteś zdany tylko na niego, to jak on to wykona, czasami lepiej, czasami gorzej, prawda? Nie możesz zareagować, nie możesz podważyć jego kompetencji w żaden sposób w takiej sytuacji. Okej, przekonałeś mnie. Ale czy muszę to robić tutaj? Oczywiście, że nie. Możesz zrobić, gdzie zechcesz. Natomiast tutaj masz to za darmo, bo jak kupujesz materiał Sander System, no to projekt jest gratis. Nie musisz za niego płacić. No a oprócz tego firma Sander System jest zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe w suchej zabudowie. My to już tutaj robimy wiele lat. Mamy po prostu cały know-how, mamy świetnie dopasowane do tego oprogramowanie i nie sądzę, żebyś dostał gdzieś lepsze opracowanie techniczne do instalacji w suchej zabudowie. Bardziej kompletne, bardziej wykonawcze niż tutaj. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Podsumowując, jeżeli chcecie położyć sobie podłogówkę, zaopatrzcie się w takie opracowanie techniczne. Czy tutaj w Sander System, czy gdziekolwiek indziej, ale zróbcie to, bo wtedy unikniecie wielu błędów. No i pewnie nie narazicie się na dodatkowe koszty. I do zobaczenia w kolejnym filmie.